Jakie dotacje na start biznesu w 2024 roku? A jest ich sporo i w rekordowych wysokościach, bo nawet do 163 tysięcy złotych. Takim nieoczywistym dofinansowaniem, które może pomóc finansować start biznesu, jest bon na zasiedlenie dla osób poniżej 30 roku życia. Kolejne, o którym na pewno słyszeliście, to dofinansowanie z Urzędu Pracy do 49 tysięcy złotych, ale oczywiście lokalnie mogą być trochę mniejsze limity. Dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u, ale także przez Urząd Pracy można ubiegać się o dotację do 122 tysięcy. Od końca marca tego roku możliwe jest ubieganie się o preferencyjną pożyczkę wsparcie w starcie, to nawet 163 tysiące złotych, z możliwością wysokiego umorzenia dla osób bezrobotnych do 49 tysięcy. I ostatnie dofinansowanie, na które sporo osób czeka w mniejszych miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, to dotacje z lokalnych grup działania do 150 tysięcy złotych. A Tobie ile jest potrzebne, żeby wystartować biznes? Napisz w komentarzu, a jeżeli jeszcze dodatkowo skomentujesz słowem dotacja, to wyślę do Ciebie e-booka, w którym omawiam wszystkie charakterystyczne cechy każdej z tych wymienionych przeze mnie form.